Na wsiach młynarzy darzono ogromnym szacunkiem, choć równie często bano się ich, a nawet posądzano o kontakty z diabłem. Zarzucano im też nieuczciwości przy odmierzaniu mąki. Prości chłopi często uważali, że w młynie straszy. Podczas pracy budynek lekko się kołysał, mechanizm wydawał dźwięki i zgrzyty. Młynarze musieli być obeznani z podstawowymi prawami fizyki i wykonywali naprawy drobnych usterek technicznych, co prowadziło do konkluzji, że w pracy używają czarów. Ja nazywam się Robert Charzowski i opowiadam o lasach Nadleśnictwa Sulechów. Wśród tych potężnych borów sosnowych, ciągnących się na kilometry, schowane jest miejsce magiczne, tajemnicze, fascynujące. Gęsty dywan z zielonych igieł sosny stara się schować i zataić miejsce, jakby był tam schowany skarb. Tylko że główne drogi, które biegną przez ten las, wszystkie łączą się w jednym miejscu. Niewielki odkryty teren w środku lasu, pokryty bagnami, moczarami, z trzcinowiskiem, rysuje granice z obydwu stron biegnącej, malutkiej rzeczki. I serce tego miejsca, mały mostek, nad nim leśna droga. Co to jest? Co tu kiedyś było? To miejsce to Heidemüller, a dokładnie miejsce, gdzie stał kiedyś piękny młyn wodny, co mielił zboże na mąkę. Do 1785 roku miejsce, co nazywało się Heidemüller, pisane przez literkę Y i bez E na końcu. Po 1820 roku Heidemüller pisane już przez I i E na końcu. Nazywano to małe miejsce, zasadniczo składało się z dwóch dziedzińców. W 1895 roku Heidemüller zamieszkiwało 6 osób. W 1914 roku majątek obejmował 419 hektarów i należał do Wiktora von Zastrow. W skład majątku wchodziły folwark Heideforwerk i Heidemüller. W 1929 roku majątek o areale 1289 hektarów należał do majora w stanie spoczynku Wiktora von Zastrow, urodzonego w 1871 roku. Do majątku należał folwark Heideforwerk i majątek Młynki, czyli Heidemüller. Na tej starej mapie, gdzie zaznaczone jest Heidemüller, podzielone jest na dwa dziedzińce. Pierwszy z nich to folwark, Heideforwerk, składający się z karczmy, izby sypialnej i budynku gospodarczego. Typowy schemat, jak dla folwarków z tamtego okresu. Drugi dziedziniec to Heidemüll, młyn wodny z wieloma budynkami, młynem z izbą mieszkalną i budynkiem gospodarczym. Heidemüller, tłumacząc na język polski, to młyn na wrzosowisku albo borowy młyn. Heidemüller to były dawniej getta wiejskie, umieszczone z dala od miast, ale często przy ciekach wodnych. Jeden z pisarzy niemieckich, opisując rejon młyna Heidemüller w latach 1875-1876,
wspomina o rosnącym tam wrzosie w kierunku mostku Ołobok, ale nie pisze, żeby on miał jakiekolwiek powiązanie z tym młynem. Takich miejsc o nazwie Heidemühle było bardzo wiele. Młyn w osadzie Heidemühle został wspomniany na piśmie już w 1770 roku. W 1802 roku właścicielem młyna był człowiek o imieniu Ermler. W każdym razie młyn ten musiał odgrywać ważną rolę, skoro został wymieniony w rejestrze nieruchomości. Dawniej ta mała rzeczka, która spokojnie sobie tędy płynie, nazywała się Heidemühle Fließ. Dzisiaj nosi nazwę Ołoboczek. Mówię Państwu, co tutaj się działo na Heidemühle w latach 1800-1945. Tu wcale nie było nudno, tu tętniło życie. Jeden z największych i wpływowych kupców z Sulechowa w tamtym okresie, Wilhelm Müller, specjalnie jeździł tutaj do młyna po mąkę. Sam młynarz Ermler z Heidemühle koło Pałcka walczył z urzędnikami 4 lata. Starał się o pozwolenie na budowę tłoczni i tłoczni oleju w latach 1804-1809. Młynarz Ermler z powiatu Zulichau wraz z innymi młynarzami z okręgu skarżyli się na wysoki czynsz, jaki musieli płacić właścicielom ziemskim. W latach 1920-1934 zostaje założona spółdzielnia w celu regulacji Heidemühle Fließ w okręgach Skąpe, Pałcka, Niekarzyna i Darnawy i są rozpatrywane wnioski o przyznanie dotacji i pożyczek, z czego nie wszyscy byli zadowoleni. W latach 1937-1941 zostaje założony związek wodno-glebowy dla melioracji łąk nad Heidemühle Fließ w powiatach Skąpe, Pałck i Brody. Podczas II wojny światowej młyn Heidemühle, tak jak inne, miał obowiązek dostarczania odpowiedniej racji żywnościowych w postaci mąki, oleju i jaj na potrzeby wojska. W 1945 roku Niemcy opuścili młyn i folwark Heidemühle zajęli Rosjanie. Tylko niektóre budynki były zniszczone w działaniach wojennych. Żył kiedyś człowiek, pan Zygmunt Rudziński z Głogusza, i opowiadał on tak. Po wojnie często chodziliśmy na polowania w tutejszych lasach, ponieważ zwierzyny było dużo, a do garka trzeba było coś włożyć. Pewnego razu dotarliśmy właśnie do folwarku Heidemühle. W jednej z izb stał stół, na środku na stole dwie miski skiśniętego starego jedzenia z łyżkami w misach. Widocznie coś musiało kogoś spłoszyć albo zaskoczyć. Ciężko jest zdobyć jakąkolwiek fotografię czy pocztówkę Heidemühle. No niestety, żadne archiwum tym nie dysponują. Ale chociaż nie możemy zobaczyć, jak tutaj kiedyś wyglądało, to może posłuchajmy sobie, jakie dźwięki wydawało koło młyńskie podczas pracy.
z Sulechowa do Krosna biegł szlak krośnieński właśnie przez Heidemühle. Dzisiaj możemy sobie zobaczyć na mapie, jak biegł ten szlak. Trasą tą jeździło dużo ludzi. Na takich szlakach często dochodziło do napadów. Można sobie wyobrazić śpiew ptaków. Nagle podjeżdża powóz, woźnica zatrzymuje konie, wysiada z powozu, otwiera drzwi podróżnym, pomaga wyładować bagaże. Otwierają się drzwi od zajazdu i karczmy. Nadszedł dzień odpoczynku. Wśród szumu lasu i wody i śpiewu leśnych ptaków. Stare mapy, stare szlaki i drogi, wszystko dokładne, szczegółowe, aż zachwyca. Z Babimostu do Sulechowa biegł szlak krośnieński, potem z Sulechowa dalej na zachód przez Heidemühle, Federkrug i Federmühle. Takie szlaki to super temat dla tych, co poszukują jakichś rzeczy z tamtego okresu. Wystarczy użyć wyobraźni, że na takich szlakach wiele się mogło zdarzyć. Tylko nie zawsze trasa ta była stała. Trasa była różna i różne perypetie w postaci zwalonych drzew, potężnych kałuż czy innych nagłych zdarzeń. Wtedy to logiczne, że takie miejsca trzeba byłoby objechać, ominąć, a gdzie szukać, chyba nie muszę tłumaczyć. Dzisiaj po Heidemühle nie zostało już nic prawie. Mały mostek, reszta fundamentów, pełno gruzu. Wciąż ta sama rzeczka, te same brzegi, drzewa i droga. Po wojnie budynki te zostały rozebrane, a materiał użyty do remontu domów na wsi. Bardzo lubię tu przyjeżdżać i ilekroć tu jestem, zawsze siadam na mostku i patrzę na płynącą rzeczkę. Idzie wiosna, a wraz z nią sezon rowerowy. Fajnym pomysłem byłoby zorganizowanie takiego wypadu całą rodziną czy paczką na Heidemühle. Jak już tu Państwo będziecie, siądźcie na mostku i wsłuchajcie się w szum wody. Może usłyszycie pracę wielkiego koła młyńskiego na Heidemühle.